23 listopada wspominamy świętą Cecylię Jusosa, męczennicę. Cecylia przyszła na świat w 1761 roku w Korei. Wyszła za mąż za Augustyna, dzięki któremu przyjęła wiarę katolicką. Augustyn był intelektualistą. Pochodził z rodziny, która od pokoleń służyła władcom koreańskim. Gdy sam, jako jeden z pierwszych Koreańczyków, poznał naukę Kościoła katolickiego, napisał pierwszy katechizm w języku koreańskim. To właśnie z tego katechizmu wielu Koreańczyków poznało później wiarę katolicką. W 1800 roku rodzina przeprowadziła się do pobliskiego Seulu w nadziei, że tam będą bezpieczni. Jednakże po roku rozpoczęły się prześladowania chrześcijan. Małżonkowie, Augustyn i Cecylia, zostali uwięzieni wraz z trójką dzieci. Najmłodsza Elżbieta miała wtedy 5 lat. Po 15 dniach od aresztowania, na mocy wyroku sądu królewskiego, Augustyn został ścięty mieczem za to, że nie wyparł się wiary katolickiej. Karol, jego syn z pierwszego małżeństwa, zginął miesiąc później. Cecylia z dwójką dzieci została zwolniona, lecz skonfiskowano ich cały majątek i z tego powodu znalazła się w skrajnej biedzie. Zamieszkała u najstarszego brata Augustyna, który nie był katolikiem, lecz była tam bardzo źle traktowana. Często cierpiała razem z dziećmi głód i zimno. Na życie zarabiała szyciem i przędzeniem. Pomagała jej córka Elżbieta. Paweł, jej syn, współpracował z misjonarzami. Kilka razy był w Chinach i dzięki jego zabiegom do Korei przybyli nowi kapłani, a także biskup katolicki. Te zabiegi podejmował w wielkiej konspiracji. Cecylia zaś wiele czasu poświęcała na modlitwę, znana była z dobroczynności. 19 lipca 1839 roku Cecylia z Pawłem i Elżbietą zostali aresztowani. Cecylię przymuszano do wyparcia się wiary katolickiej i ujawnienia innych katolików, lecz ta pozostała nieugięta. Cierpiała, torturowana w czasie przesłuchań, ale wytrwała w wierze. Pragnęła być ścięta mieczem, tak jak jej mąż Augustyn. Ówczesne prawo jednak nie pozwalało na wymierzanie kary śmierci osobom starszym. Cecylia zmarła na skutek przesłuchań połączonych z maltretowaniem. Miała wtedy 78 lat. Beatyfikowana była 5 lipca 1925 roku, a kanonizowana 6 maja 1984 roku przez papieża świętego Jana Pawła II w Seulu. Wśród świętych i błogosławionych koreańskich są też jej mąż Augustyn oraz dzieci Karol, Paweł i Elżbieta. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie święta Cecylia otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.